że widzieliśmy dzisiaj Eni dwukrotnie. Raz w rękach Ferbiego, raz w rękach Raveno. To działało genialnie. Dalej wolę to ułożenie z maską plus do tego Rely. I tutaj myślę, że to spowolnienie się przyda. Szczególnie, że Sivir daje bardzo dużego boosta całego. Na spokojnie to wyciągać. Problemy ma za to dolna alejka tej półki. Style musi uciekać. Bardzo dobre podciągnięcie od Maziego. I to będzie zabójstwo dla Enraxów i to dla WNK, strzelca tej drużyny. Mieć tego blue buffa w okolicy potencjalnego Heralda, a na to się nie doczeka. Oj, i tutaj może się zacząć walka. Jest zapuszczona kanonada, jest zabójstwo dla Pukiego. Ikszczan próbował się uratować, ale ten flash nic mu absolutnie nie dał. Mazi nam też tutaj musi upaść. Zostało dosłownie kilka autoataczków i jest dwa trupy dla Pukiego. I rozkręca nam się ten bot lane. A to jest pomarańczka, jest błysk, jest zwiększenie zasięgu. Oj, nie siadło. Jest stunik. Pomarańczka, trochę późno, no i pojawia się Twilowni i końc imprezy. O, tutaj wystarczyło i ten sidestep jakby jeszcze może siadł, to cokolwiek by dało. Strata Kubona nie boli aż tak bardzo, bo jest przyjęty Herald i nietrafiony Tibers na środkowej alei. Remek. I tutaj Overpow nam najprawdopodobniej upadnie i dokładnie tak się stało. Ale przenosimy się na górną alejkę, tutaj Twilon dostaje konkretne baty. I on się nie dopali. Dużo planów, ale egzekucja jest dużo, dużo gorsza. Ale jest Explosive Casket, jest wejście WNK. I w końcu ten plan musi wypalić. WNK powinien nam tutaj zginąć. Pojawia się dopiero teraz Mazi. Póki staje prawie, że przepłacił to życiem. Jest dalsza walka pod wieżą. Bardzo blisko X-Charm. On teraz będzie blokował strzały. Też Kubon musi się mieć na baczności, bo tam zamierzają go dive'ować. PMK ma przewagę poziomu. Tutaj nawet pomarańczka nic ci nie da. Trzy osoby na górnej alejce. Będzie przejęcie wieży, a tak samo póki staje będzie odpowiadał tier jedynkom na dolnej alei. 100% win ratio na Jaxie dla tego zawodnika oddaje. No i w tym momencie również 2-0-0 prezentuje się fenomenalnie, a na dolnej alei kolejna egzekucja. Ale już półtora przedmiotu, są buty i on będzie miał tylko jeden cel do wyłączenia, tak samo jak próbowali. Wina Krzycha, bardzo dobra egzekucja tego, jeszcze możliwe, że uda się pokonać Maziego, zostaje PMK, ale dołącza cała Ferajna do tej bitwy. Rybson jeszcze to przeżył, kosmiczne obrażenia, Night Harvester to jednak oddaje. Podejmować rzut, mam rękawi. Oj, zobacz, jest podwójne trafienie i od X-Charma, i od Pukiego. Jest bomba głębinowa zapuszczona, bardzo dobry Explosive Casket i prosta egzekucja. Dużo zasobów i kill na konto X-Charma. Może to nie jest pocieszające, ale nawet ta puszka, żeby coś w sobie miała. Oczywiście, mnie oczywiście cieszy, support zabijający supporta, jak zwykle rozgrzewa moje serduszko. Teraz jeszcze Puki powinien zgarnąć eliminację na WNK, ale test przed nosa zgarnia mu Rypton. Więcej złota przewagi, za chwilkę 8. I ta przewaga bardzo, to bardzo szybko rośnie. To już jest kolejna gra, gdzie mamy tak eksplozywną przewagę w złocie. Dokładnie, a dzisiaj mamy dzień naprawdę bardzo, bardzo mocnych występów oraz przede wszystkim bardzo mocnego oklepu, jakiego w tym momencie świadkiem oraz odbiorcą jest Mazi. Niefortunny timing, ponieważ bije nam 20, a Enrak straciło dżunglera. No i teraz Kubon będzie musiał się ratować ucieczką, czy chwilą mu to przerwie? Tak, oczywiście, jeszcze kanonada ukradziona, jest zarzucona na dolną alejkę, zdążył wyfleszować, zadał dużo obrażeń, ale na dwóch przeciwników to nawet Kubon nie da rady. Ktoś kontestowali, o Boże, oni są na bocie. I teraz próba kolejnej teleportacji, nawet dwóch, Twilon i PMK z niezłą rotacją będą próbowali zaskoczyć rywali i to się może udać. Oj, ale zobacz, jakie potężne wejście od Rybsona, ale też póki Style bardzo mocno dostaje w tym teamfajcie, próbuje wykajtować, poskromił jednego przeciwnika, ale Twilon także inaczej siadł na nim wystarczająco mocno. Tutaj Rybson już nie miał szans przyatakować, a WNK czy Starpax na końcówce, na żyletce życia. To będzie smog dla Enraxów, chyba że jeszcze Overpow i Kubon zamierzają poskromić PMK. Jaki i to smog? Właśnie w taki sposób. Jeszcze troszeczkę się przyspieszy, Overpow już go chciał zamykać, ale PMK tutaj powinien być poskromiony, próbuje jeszcze walczyć z Kubonem, a to jest bardzo prosta egzekucja, bardzo pierwsze kroki w tą stronę. Twiną 16 poziom, Mazi, dobra kradzież Erki, na razie bomba głębinowa zapuszczona w Overpoła. Mazi zapuścił Erkę, ale Rybson zgarnia
swojego barona na Shora i to będzie koniec Enraxów, choć PMK jeszcze wchodzi dalej, próbuje bić. Możliwe, że póki Sai zostanie pokonany, on ma bardzo mało punktów życia, ale dał radę się wyratować. I teraz Twinon wchodzi, poskromi w końcu Pukiego, ale teamfight 5-1 plus baron na Shor dla winy Krzycha. No czemu jeszcze nie ma nuka typowego od Rypsona? Teraz może się to wydarzyć, na razie musi się ratować. Eksplozywka z Ketem też nam tutaj się bardzo szybko wysypuje i Mazi zabezpiecza to zabójstwo. Jest dobra beczka zarzucona od Kubona i jest kolejne zabójstwo na konto Enrax i tutaj wysypuje się i X-Charm i Rypson. Może niezbyt dobre natarcie. Rozłożonych w czasie, niemniej jednak wina Krzycha bez dwóch zawodników czujących się w tarapatach mogą nie zdążyć się wycofać. Złapany póki style. Ale na spokojnie Overpo zadaje konkretne obrażenia i widzimy, że jeszcze stoi Kubon i Kubon elegancko poradził sobie z każdym jednym zagrożeniem. No to je w dżungli, szczególnie w zachodniej dżungli. Dżungli przeciwników, gdzie X-Charm próbuje agresywnie wchodzić i jest dorzucony. Kolejny ulcik i wejście od Rypsona i kolejne zabójstwo dla Overpoła. W tym przejściu naprawdę te obrażenia rozkładają się świetnie. WNK, super spell shield. Czy to pozwoli, aby przeżyć to całe zamieszanie? Bo pojawia się Overpoł z kolejnym Tibersem. Bardzo dużo obrażeń. Pojawia się X-Charm, aby dorzucić jeszcze więcej TC-ków. W międzyczasie, z Poki Stylem przejęli Barona na Shore jakby nigdy nic. Kiedy ich drużyna zalicza poważne potknięcie, ale... Buki! Ależ to wymierzył nasz polski snajper! Proszę Państwa, Puki Style ze stylóweczką w tym momencie na domknięcie tego spotkania. Bo to nie tylko wina Krzycha, to nie tylko miniony, to nie tylko błogosławieństwo Barona na Czora. Przede wszystkim to brak wave clearu po stronie formacji Enrax i brak nadziei na jakikolwiek odwrót. Jeszcze wchodzi chwilą ostatnim rozpaczliwym wejściem, ale... No ale tutaj to była... Absolutna masakracja. Zobacz, Enraxi próbowali walczyć, ale to nie dało absolutnie nic, bo wina Krzycha zabezpiecza znowu pierwsze miejsce. Exequo z Lotus Gaming.